Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Złote Wrota. Moi drodzy, dopiero odpaliłam grę, także musimy troszeczkę przecierpieć chwilowe ścinki. Jest godzina która, bo jest bardzo istotne, 22, to już nie zdążymy. Idziemy spać do kolejnego wieczora. Około 22, chociaż może go złapiemy. Jules wychodzi z obozu i idzie do jakiejś jaskini. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze go złapać, bo jeżeli nie, no to będziemy musieli się jeszcze coś przespać. No zobaczymy, może mi się uda to zrobić teraz. Przebierzmy się już w ciuszek piracki. Pirackie ubranie. Ostatnio zrobiliśmy troszeczkę czyszczenia ekwipunku jeszcze pod koniec materiału, także... No zobaczymy, czy będziemy w stanie się już dostać do obozu piratów za niedługo, czy jeszcze. Mam nadzieję, że jak nam zapłaci Jack Alligator za to morderstwo, to że będziemy już w stanie to robić. Okej, zobaczmy tutaj, czy Jules już wyszedł, czy jeszcze. Czy jakiś człowiek gdzieś się tutaj... Tu jest Bones. Podobno w stronę jaskini. Idzie ten cały Jules. Jest godzina 22.19. Już czuję, że on sobie raczej poszedł stąd. Ale nie wiem. Wiecie, bo sprawdziłam w poradniku, o której on mniej więcej wychodzi i właśnie pokazało mi, że około 22. Okej, tutaj nikogo nie widzę. Pomyślmy, gdzie jest jakaś najbliższa jaskinia. Może ja typa gdzieś znajdę po drodze. Najbliższa jaskinia kojarzy mi się, że jest ta jaskinia... no są dwie. Jedna jest tutaj po prawej, a druga jest po lewej w sumie stronie. Tylko, że jedna jest na dole, a druga jest na górze. Czy ktoś tam stamtąd wyszedł? Nie widzę chwilowo. Dobra, no mogłam ładnie poczekać, ale po co, prawda? Dobra, no spróbujemy, ale wydaje mi się, że raczej on jeszcze nie wyszedł. Nie wiem, bo teraz pytanie jest takie, czy on wszedł do tej jaskini? Czy nie? Chyba tak, wiecie? Tak, czyli zdążyłam jeszcze, dosłownie, wiecie... Na pale. Sprawdzimy, czy ja to mam tą ognistą strzałę. Duża kula ognista. Spróbujemy go załatwić. Dobra, udało się. I Jules miał przy sobie topór marynarski, gin, 5 złotych pucharów i 1000 sztuk złota. Dobra, zadanie wykonane. Co mówi dziennik, że wszystko poszło jak pomyśli? Nie. Okej, to zapiszmy sobie grę i wróćmy do Jacka Alligatora. Nie wiem, czy uda nam się jeszcze w dzisiejszym odcinku dostać do obozu piratów. Jeżeli nie, to mamy jeszcze inne rzeczy do roboty, na przykład zadania na bagnach. Musimy znaleźć Sandrę i musimy pomóc Fiskowi. Także to są dwa zadania na bagnach, które nam zostały. Możemy się jeszcze przejść. Ciekawi mnie, bo jest jedno zadanie dla takich osadników. Jeszcze wam ich nie pokazywałam, bo odkryłam ich, jak nagrywałam raz odcinek i mi się materiał po prostu nie nagrał. Więc no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale no. Może tam do nich jeszcze pójdziemy, bo u nich jest chyba jeden quest jeszcze do zrobienia. Jack. Zabiłem Julesa. Świetnie. Ten sukinsyn zasłużył sobie na to. Masz kielichy? Tak, miał je przy sobie. Oddaj mi je. Bardzo dobrze się spisałeś. Co z moim złotem? Jak to? Nie znalazłeś nic przy Julesie? Miał 1000 złotych monet. To nieźle się obłowiłeś. W takim razie ode mnie dostaniesz 300 sztuk złota. Za tak łatwe zadanie to i tak za wiele. Umawialiśmy się na 2000 sztuk złota. Naprawdę? Chyba byłem wtedy pijany. A teraz zabieraj dupę w troki. Och, Jack, ty świnio jedna. Ale dobra, mamy chociaż... Wynocha z mojego łóżka. Nie ma takiej opcji. Spadaj na szczaw. Ale mamy przynajmniej 1300. Wow, możemy wejść do obozu piratów. Co wy na to wchodzimy? No, wydaje mi się, że możemy już wejść. Skoro udało mi się to znaleźć, no to już wejdźmy.
Dobra, mamy ciuszek piracki, mamy, no mamy, bo gdyby nie on, to mnie Jack zabił. Cześć Henry, znaczy się ty jesteś Borys. Masz już złoto? Borys się teraz nazywasz. Mam 5000 sztuk. Super! Grzeczny chłopiec. Ilu ludzi zabiłeś, żeby zebrać taką sumę? Dobra, nieważne. Dawaj złoto i właź do obozu. Super, plus 10 do piratów, moi drodzy, super. Czy możemy sprawdzić, mamy nowy poziom w ogóle, ja bym to od razu poszła wrzucić chyba w siłkę, wiecie? Tylko może tu będzie jakiś nauczyciel, więc chwilowo... Może nie będziemy się wracać do obozu orków. Fisk w opałach, powrót do obozu, szef kasty myśliwych, Brago... A to Sara, dobra. Walka z piratami. Dobra, robimy w takim razie te rzeczy teraz chwilowo. Chciałam sobie sprawdzić jedną rzecz, ale to może za chwilę. O, proszę bardzo. A co to tu schowany skórzany mieszek? W ogóle ja mam też mieszki jeszcze do otworzenia, których nie otworzyłam. Wiecie, przydałoby się, bo aktualnie jesteśmy biedni jak mysz kościelna. Okej, okay, mamy 100 sztuk złota. Czy to też jest mieszek? Tak. Kolejna stówka, czyli 200 zmieszków żeśmy zarobili. No dobra, lepsze to niż nic. Nauczymy się też później jeszcze wydobywania, więc nam się to zwróci. Ale dobra, czy ja mogę wreszcie... Bloki dwuręczne, skąd ja tu wzięłam? Dobra, dobra, ja nie chcę na razie... Wzrosło mi plus 5? Tak, ja nie chcę na razie tego czytać jeszcze. Z prostej przyczyny. Nie wiem w ogóle skąd ja to wzięłam. Ale nie chcę tego czytać, moi drodzy, bo... Jeszcze będziemy wbijać sobie troszeczkę, jak coś czuję wkryta. To nie jest koniec. Ten eliksir zręczności miałam wypić, nie wypiłam. Mistura przemiany dusz. Moglibyśmy spróbować tego użyć. Jeszcze. Aha, podamy po wypiciu tej mikstury. Świetnie. Myślę, kto mi ją dał, no nie? Teraz. W ogóle przez to miałam takie, ale skąd ja to wzięłam? Dobra, zostawiamy to, ale chciałam tą księgę reputacji sprawdzić, bo się kręcę i nie mogę się dokręcić do tej książki. Księga reputacji. Obóz paladynów, jesteśmy przyjaciel. Obóz magów wody. Nikt. O Jezus. Aż się zakrztusiłam. Przyjaciel, obóz orków. Obóz bandytów, przyjaciel i piraci, jesteśmy znajomymi. Wow. Ale się zakrztusiłam. Nie wiem, własną śliną chyba. Dobra. Pogadajmy tutaj z ludźmi. Jest tu ucho. Ej, ty, wymoczku. Kto cię tutaj wpuścił? Zapłaciłem Borysowi i mnie wpuścił. Ale mi nie zapłaciłeś. Tobie? A za co? Jak to za co? Za wejście, ty gnido. Nie mam zamiaru więcej płacić. Nie masz zamiaru? A to dobre. Zaraz sam zobaczę, czy w ogóle masz z czego zapłacić. Okej, widzę, że będzie bitka. No dobra, tylko ja myślę, może... Ała, chciałam się obronić podwójnie. Dobra, no raczej... Co? Wyklepał mnie? Bez jaj. Wiecie, bo to jest tak, że ja przez chwilę się w sumie zastanawiałam, jaki on ma typ jakby walki. Dobra, no zaraz się z nim rozprawimy na spokojnie. Siema. Ale... Dobra, dobra. Wiecie co? Zrobię sobie save'a przed tym, żeby już ewentualnie się tu móc wczytywać. No i dlaczego? Ja się pytam. Nie wiem, dlaczego mi za pierwszym razem... nie ten... Zawsze jak zrobię krok w tył, to nie mogę się obronić. To jest bardzo dziwna sprawa, bo powinnam móc normalnie, bo to jest zwykła taktyka normalnie w Gothiku, że jak coś nas atakuje, to robimy krok w tył i powinnam móc się obronić normalnie. Potem nie mogę jakby. No i co, ucho? Ucho dostał w ucho. O rany, moja głowa. O, mogę go okraść jeszcze. I
co teraz powiesz, wymoczku? To jeszcze o niczym nie świadczy. Tym razem obedrę cię ze skóry i wypatroszę. A z twoich zębów zrobię sobie bransoletkę. Typie, czy tobie się coś w głowę robi? W sensie, pobijam go właśnie dwa razy. Bo ty jest jakimś idiotą totalnym. Ja chyba tutaj będę musiała wszystkim spuszczać w pierdy, no nie? W ogóle ten obóz wygląda tragicznie. W sensie tutaj w ogóle nie ma już tak jakby plaży. Tylko się zrobiła ziemia taka, no wiecie, utwardzona i w ogóle. Jest tak dziwnie. O rany! Masz jeszcze ochotę na bransoletkę z moich zębów? Ty parszywy gnoju! Zjeżdżaj stąd, bo naprawdę się wkurzę. Niejednemu już odgryzłem ucho i wydłubałem oczy. Więc zabieraj stąd swoje narządy, póki są jeszcze twoje. Chwila. Ty idioto totalny. Masz jeszcze coś do powiedzenia? Zjeżdżaj. Mogę go tak zaczepiać? Masz je... Zjeżdżaj. Dobra, czyli na tym już się nasza znajomość z ucho skończyła. Wow. Dobra, no. Trująca roślina. Chyba będziemy mogli robić truciznę, coś mi się wydaje. O, tu kości leżą. No dobrze. Kość szkieletu. W ogóle tutaj gdzieś było, że jeden ze szkieletów to jest w ogóle Greg, także polecam serdecznie. Super sprawa. Tak naprawdę to wcale nie. Dobra. Kość szkieletu. Sporo tych kości, ale mogą się przydać. Tam możemy się raczej przejść, ale może nie teraz. Może któryś z piratów będzie chciał, żebyśmy tam poszli. Tutaj widzę mieszek w tej łódce. Skórzany mieszek, proszę mi to oddać. Dziękuję bardzo. Dobra, bo aż muzyka ucichła, boję się, że się gdzieś zbaguje. Okej, tutaj nic nie ma. Za bardzo przynajmniej nic nie widzę. Co my tu mamy w ogóle? Tutaj jest Slate. W ogóle coś się tak da łatwo okradać, to jest aż dziwne. Co robisz? Gówno! Okej, dobra. A coś więcej? Nic. Nie jesteś zbyt rozmowny. Powiesz coś? Coś. Typie. Nie jesteś zbyt... Powiesz co? Coś. O Boże, dobra. Tu jest tygrys. Ciekawą masz nazwę, typie. No i masz ładny topór. Kim jesteś? Jestem tygrys. Coś więcej? Tyle powinno ci wystarczyć. Chwila. Okej. Opowiesz mi coś o obozie? Tak. Nie ma tu miejsca dla takich idiotów jak ty. Coś jeszcze chcesz wiedzieć? Chwila. Możesz mnie czegoś nauczyć? Wytrwały jesteś, ale mogę cię pouczyć. Przynieś mi tylko 3000 sztuk złota. Dobra cena? Ile mam ci przynieść? Pojebało? Dobra, to są piraci. Oh my godness. Ciekawi mnie, co on w ogóle uczy, no nie? Siareczka, dzień dobry. Kolejna trująca roślina. Ta ziemia jest tutaj naprawdę tragiczna. Ciekawi mnie, czy Skip dalej tutaj jest. Chyba tak, bo to ewidentnie on tutaj stoi. Dobra, tu jest kolejny jakiś pirat przy ognisku. Ja się wolę przy każdym z nich zapisywać, żeby potem się nie okazało coś. Tu jest Cassano. Nie mogę z nim rozmawiać na razie. O, kość szkieletu kolejna. Oj, więcej niż jedna. I miksturka. No dobrze, w porządku. Widzę, że tak od tyłu troszeczkę podejdziemy do reszty osób. No ale dobra, może to ma jakiś swój urok. O, proszę, wytrych. Przyda się, bo mam jakiś deficyt tych wytrychów. Tutaj jest łódka, w której nic nie ma. A ty jesteś? A to Hank tutaj jest. My chyba się z Hankiem zdaliśmy w dwójce. W nocy kruka w sensie. Nie wiem już sama. Dobra, wiecie co? Może chwilowo się cofnę, zamiast iść dalej, to poszperam tutaj bliżej. W ogóle, wow, obóz piratów, wreszcie. Ciekawa sprawa.
Dobra, bo tu jest sporo piratów. Nie chcę czegoś spieprzyć. Tu jest pirat. Pirat. Ej, ty. Ja? Tak, ty. Przypadkiem nie zawracaj głowy Ancilli. Jeżeli będzie chciał, to sam do ciebie zagada. W innym wypadku wolałbym nie być w twojej skórze. Okej, okay, czyli mamy nie gadać z Ancillą. Crispo. Witaj, kim jesteś? Co cię to obchodzi? Chciałbym się do was przyłączyć. No i co z tego? Okej, okay, Crispo raczej nie jest też zbyt rozmowny. Prędzej spuści mi manto. Ja mogę go okraść, ale chyba nie mam tyle kradzieży. Hej! Coś ty za jeden. Jestem... Zresztą... Nieważne. No jasne. Wiesz co? Nudzi mi się. Może ochotę na moje polowanko? Ja właściwie... Idziesz, czy nie? Okej, okay, no dobra. No dobra, chodźmy. Dobrze. Ruszaj za mną. Okej, okay, tylko najpierw się zapiszę, bo boję się... Po pierwsze mam wrażenie, że gościu mnie zabiera po to, żeby mi spuścić manto. A po drugie... O, tu jakaś kobieta nawet jest. Ej, dupko, kto cię tu wpuścił? Sam jesteś dupkiem. Co tam mruczysz do cholery? Odpowiadaj, bo inaczej pogadamy. Zapłaciłem za wejście. Zapłaciłeś za wejście, powiadasz. Musisz być obrotny. To dobrze o tobie świadczy. Masz więc jakieś szanse, by tu przeżyć. Co masz na myśli? Do naszego obozu przybywa wielu takich śmiałków jak ty. Ale większość nie daje rady. Po tygodniu, dwóch ucieka stąd. Albo ktoś ich odsyła do Beliara. Musisz więc być ostrożny. Kto tu rządzi? Pytasz, kto rządzi w naszym obozie? Raczej spytaj, kto rządzi w całej tej okolicy. Oczywiście Hannibal, nasz dowódca. Mhm. Kim jest Hannibal? Jak to kim? Piratem. A coś więcej? Nic więcej nie powinno ci interesować. No może poza tym, że na twoje szczęście i tak nie spotkasz. Nie ma go teraz w obozie? W obozie Hannibal jest bardzo rzadko. Przeważnie przebywa w swojej wieży razem ze swoimi zaufanymi ludźmi. Okej. Okay. Chcę się z nim widzieć. Zapomnij o tym. Na teren wieży mogą wchodzić tylko jego zaufani ludzie i piraci najwyżsi rangą. Nie może tak dalej być. A jeśli bym się do was przyłączył? Musisz pogadać o tym z Ancillą. To prawa ręka Hannibala. Rządzi na terenie obozu i decyduje o tym, czy kogoś przyjąć. Ale nie radzę ci samemu do niego zagadywać. Przeważnie tacy śmiałkowie kończą rozpróci mieczem. Musisz sam zwrócić na siebie jego uwagę. Tak, aby zechciał z tobą mówić. Ostatni człowiek, który tego dokonał, to Crispo. Pogadaj, kurde. Może udzieli ci kilku wskazówek. Okej, okay, dobra, dzięki. Jeszcze sobie tutaj pozbieram to wszystko, zanim pójdziemy. Dobra, tu mogę się w sumie zapisać. Crispo, tak? Ja Crispo rozmawiałam z nim chyba niedawno. W ogóle u Skipa jeszcze nie byłam, ale no wrócimy tutaj. Gdzie jest ten typ? No nie mówcie mi, że on już pobiegł, cholera wie gdzie. Tu jest ucho. Ja pierdzielę, on sobie tak po prostu pobiegł, tak? No to widzę, że poszliśmy na polowanie. Wiecie co, muszę się chyba wczytać. I to najlepiej tutaj. O, Holender. Nie zasłużył sobie. Dobra, to wiecie co? Zacznijmy może rozmawiać od tych osób. Na przykład właśnie z wiadomo kim, z tym kim rozmawialiśmy przed chwilą, że zapomniałem jak on się nazywał. Kim jest Hannibal, wiadomo. Przegadajmy najpierw z nim, żeby mnie nikt nie zatrzymał. Dobra, mam pogadać też z Crispo, dobra, w porządku. Okej, okay. Pozbieramy wszystko co tutaj jest i zaraz pójdziemy na to polowanie. Tylko wiecie, nie chciałam, żeby mi coś umknęło. Dobra, zapiszę się w takim razie jeszcze raz tutaj. Mam swoje zdanie na ten temat. Room.
Skip tutaj jest chyba, tak. Hej, ty. Hej, znowu się widzimy, co? Ale teraz okoliczności są już mniej przyjemne. Znając ciebie, na pewno znowu coś kombinujesz. Ale radzę ci uważać. Teraz nie ma żartów. Hannibal i Ancilla to ludzie, którzy nie dadzą łatwo zrobić się w konia. Nie to co Greg. Dobrze cię znów widzieć, Skip. Rzeczywiście sporo się pozmieniało. Nie sądziłem, że gdy tu przybędę, zobaczę Grega wiszącego na gałęzi. Tak bywa. Frajerzy muszą zginąć. Greg był zbyt miękki. Dopiero Hannibal pokazał, co to znaczy być piratem. Okej. Zajmujesz się może handlem? Tak. Gdy Gareth jakiś czas temu opuścił nasz obóz, przejąłem po nim to zajęcie. Mam też trochę trunków po Samuelu, więc gdyby coś, to wiesz, gdzie możesz je znaleźć. Kurde, a cóż się z nimi stało? Co dokładnie się stało? Ciekawi cię to, co? W sumie mogę ci powiedzieć. W końcu trochę się znamy. Pewnego dnia przybył tu okręt pod wodzą Hannibala. Powiedział, że ma jeszcze jeden okręt, na który potrzebuje ludzi. Obiecywał wielkie wyprawy, na których każdy obłowi się do woli. W większości pomysł bardzo się spodobał, ale Greg nie chciał się na to zgodzić. Twierdził, że wkrótce zdobędziemy jakiś statek, którym znów wypłyniemy w rejs. Wszyscy go posłuchali, jednak przy okazji popełnił błąd. Jaki? Zgodził się, żeby Hannibal i jego ludzie jakiś czas tu pozostali. Zresztą chyba nie miał wyboru. W międzyczasie Ancilla przekonał większość z nas do Hannibala i życie Grega wisiało już na włosku. W końcu Hannibal wydał rozkaz. Wszyscy piraci mają płynąć na jego wyspę, gdzie jest drugi statek, gdzie znajduje się baza wypadowa. Greg znowu się nie zgodził. Wtedy Hannibal kazał go powieścić. Sprzeciwił się temu tylko Henry. Tylko Henry? Co się z wami stało? Greg to był mięczak. Prędzej czy później musiało do tego dojść. A co z Henry? Cóż, zdech jak pies. Ancilla kazał go zakopać żywcem. Biedny Henry. Był zbyt uczciwy. Okej. Pokaż mi. A raczej nie okej. Okay. Okej, okay, ciężki miecz dwuręczny. Orkowa zguba. Wielka maczeta. Ja tego prędko nie założę, ale bardzo fajna broń, ja bym się nią naprawdę zainteresowała. 90 siły wymaga. Słyszę o tym po raz pierwszy. Mam 60 na razie, no ale fajna brońka. Dobra, zbierzemy to wszystko, co tutaj jest. Mamy jeszcze kufer do otworzenia. Zaraz pójdziemy sobie z tamtym typem na polowanie. Tylko wszystko w swoim czasie. Kurde, lewo. Lewo, prawo. Prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo. Okej, okay, dobra, złamałam niestety jeden wytrych. Jezu, pierścień szybkości, nie wierzę w to. Naprawdę? O kurde, no to już jest pierścionek, który musimy nosić, nie? Pierścień szybkości, kurde, dajcie mi to. Okej, okay, możemy chyba na razie zdjąć ten pierścień. Pierścień szybkości, Jezusie, nie wierzę. Hej ty. Dobra, wiem, że mam nie gadać do Ancilli. O kurde, ale zajebiście. Na to czekałam. O Boże, dobra. To idziemy z Greenem. Nie mów, że o tym nie wiesz. A, teraz nie chcesz ze mną gadać. Okej, okay, super. A to jeszcze Crispo. Nie wiem już. Daj. Co cię tam? Chciałbym się. No i. Dobra, bo nie gadaliśmy. O. Smash powiedział, że możesz mi pomóc. W czym? Mówił, że udało ci się przekonać do siebie Ancillę. I myślisz, że co? Dam ci przepis na to! Zjeżdżaj! Nie mam ochoty na takie gadki! To było oczywiste. Okej, okay. Myślę, że pora zrobić zapis, bo typ się wkurza bardzo solidnie. Nie wiem już, w co wierzyć. Dlaczego nie masz ochoty? Kto ci w ogóle pozwoli odzywać się do mnie? No właśnie! Serio? No dobra, teraz pójdziemy sobie w takim razie z Greenem na to polowanie. Hej, jestem. Dobra, idziemy. No dobrze. Mi się wydaje, że Green się po prostu nie zatrzymał jakimś cudem. A kurde, ty w tę stronę polazłeś. Okej, czy idziemy na... Hej! Po coś w ogóle musiałeś przecież jak każdy zapłacić 5000 sztuk złota. Chciało ci się zbierać tyle złota? Nie mogę się doczekać, aż będę próbował się wypatrzyć w lekki.
To mi się podoba. Okej. Zresztą zaraz będziesz miał ku temu okazję. Dobra, chodź dalej. Okej, czyli chyba idziemy polować na jakieś jaszczurki, czy coś w tym stylu, coś czuję. Albo na jaszczury idziemy. Jak idziemy na jaszczury, to jest klopson totalny, nie? Bo jaszczurki to jest żart. O kurde, ale tu są ludzie normalnie. Tu jest Ashtar. Witaj, kim jesteś? Jestem Ashtar, a więcej ci nie powiem. Taki wymoczek jak ty nie musi wszystkiego wiedzieć. A co ty tu robisz? Chcesz zostać jednym z nas? Tak. Teraz mnie rozśmieszyłeś. Nie wróżę ci powodzenia. W naszym obozie ostają się tylko naprawdę twardzi. Jestem twardy. A może tylko mocny w gębie? A może ty chcesz po gębie? A to mi się podoba. Może nie jest to tak źle. Twarz masz trochę idiotyczną, jak zresztą co drugi kretyn w tym obozie. Ale jeszcze dajesz radę. Może chcesz mi pomóc? Okej. Nie lubię, jak ktoś mnie obraża. O, trafiłem na wrażliwy punkt. Uważasz, że jesteś piękny? Uważam, że szkoda czasu na gadkę z kretynami. Okej, czy ja to zepsułam? Tak, zepsułam to. Wiecie, pomyślałam sobie, że może typ wtedy, nie wiem co, że się pobijemy i potem, dobra, może coś dla mnie zrobisz. Okej, ale może chodźmy z Greenem, a z tymi idiotami będziemy gadać później. Co o tym sądzicie? Chyba to dobry pomysł. Wygląda na to, że Green nie chce mi zrobić krzywdy, przynajmniej teraz jakby. Dzisiejszy odcinek będzie cały skupiony na dosłownie gadaniu i poznawaniu tego obozu, no ale tak trzeba. W ogóle tam kapliczka Baliara. No, już jesteśmy na miejscu. Zaraz zaczniemy nasze polowanie. Już? A na co mamy polować? Jak to na co? Podrażniemy gardło tym gnojkom, którzy siedzą przy ognisku. Wyciągaj broń. Okej. Znowu ty? Nie powinieneś tu przychodzić. Aha, dlaczego zabijamy jakby swoich? W sensie... Teraz cię wypatroszę. No dobra, okej. I ma to jak zabijać własnych ludzi dla zabawy. Fantastycznie. Znów czuję trochę nawet złota krwi. Nie ma. Przyzwyczaj się do tego zapachu. Zajmę się twoją bronią. Nie ma litości. Dobra. Wracamy do obozu. Chodź za mną. Okej. Kość szkieletu. Ale tak jakoś dziwnie. A no dobra, niech będzie. Przyjdziemy tutaj też, ale już chyba w kolejnym odcinku, wiecie, bo... No troszeczkę pogadaliśmy, a jeszcze musimy iść w miejsce, gdzie kiedyś była plaża do wyczyszczenia. Ta południowa czy północna, już sama nie wiem. Któraś plaża była do wyczyszczenia. No ale quest to quest, zadanie jest zrobione. Pewnie dostaniemy... Znaczy zrobione, jeszcze nie jest, ale już praktycznie. To bardzo udane polowanie. Może za jakiś czas wybierzemy się na trochę inną zwierzynę. Co masz na myśli? Tę zwierzynę można obrabować. Zabrać jej rzeczy, spalić jej dom. Wiesz, co mam na myśli. Chyba tak. Okej. Długo jesteś piratem? O takie rzeczy raczej nie radzę ci pytać. Nikt nie lubi gadać o swojej przyszłości, więc raczej spróbuj sam się domyśleć. No raczej tak. Okej. To tak, mamy jeszcze troszeczkę miejsc do odwiedzenia. No tak, na pewno do Ancilli nie będziemy na razie gadać. Nie będziemy rozmawiać z Ancillą. Tutaj była jakaś kobieta jeszcze. Pirat Smash. Tu była jakaś kobieta, Sonia. Witam. Żegnam. Okej. Witam. Żegnam. Dobra, Sonia nie chce z nami ewidentnie gadać. Łóżko mi pokazuje przez ścianę, super sprawa. Okej. Okay. O! Srebrny piersi mogę wziąć przez ścianę, świetnie.
Moment, bo w tej chacie chyba coś jest, gdzie ona siedzi. Rura możemy sobie zapalić. Dobra, idziemy dalej. Będę się lepiej trzymać. Bo jeszcze nam zostało kilka piratów na tej plaży i później na kolejnej. Z Hankiem nie mogłam gadać, tu są jeszcze jacyś piraci. Sprawdźmy to. Tutaj jest Hagar. Hej. Witaj. Cześć. Kim jesteś? Mówią do mnie Hagar. Jestem piratem jakich mało. Na stałym lądzie Merytanie, jeśli gdziekolwiek mówisz to imię, wszyscy zaraz umilkną. Ze strachu oczywiście. Byłem niedawno na Merytanie i nic o tobie nie słyszałem. Co? Śmiesz mi wmawiać kłamstwo? Myślałeś, że twoja bajeczka zrobi na mnie wrażenie? Masz rację. Następnym razem muszę wymyślić coś lepszego. Ale przeważnie każdy nowy się na to nabiera. Okej, dobra, trafiłam w gościa, nie? Dobra, obok niego jest zwykły pirat, to może damy mu spokój. Tutaj ktoś jest, tu jest Ron. Kim jesteś? Jestem Ron. Co tu robisz? Nie powinno cię to raczej obchodzić. Ale obchodzi. Niby dlaczego? Nie mów, że o tym nie wiesz. Jestem nowy w obozie i chcę wiedzieć, co się tu dzieje. Jesteś nowy? A to dobrze się składa. Możesz coś dla mnie zrobić. Co takiego? Przynieś mi kilka butelek rumu. Zaschło mi w gardle. Co z tego będę miał? Nagroda na pewno cię miał. A konkretnie? Dostaniesz ode mnie pierścień siły. Zadowolony? Może być. Tylko pośpiesz się z tym rumem. Bez obaw. Niedługo będziesz go miał. Okej, mam rum. Mam dla ciebie rum. Świetnie. Daj go tu zaraz. Co z moją nagrodą? Jaką nagrodą? Miałeś mi dać pierścień siły. Nic takiego nie pamiętam. Zjeżdżaj stąd. Oż ty, wredna małpo. Ale dobra, no. Zadanie to zadanie. Trująca roślina. Ron. Dobra, najpierw cię okradnę. Cały czas czekam na swój pierścień. Albo zaraz stąd zniknisz, albo poczujesz smak stali w swoich wnętrzościach. I tak nie mam żadnego pierścienia, więc daj mi spokój. No ale Ronik, tak nie wolno robić, kurna typie. Ty jak będzie z tym pierścieniem? Chyba żartujesz. Za kilka butelek rumu chcesz pierścień siły? Chyba z konia spadłeś. Weź sobie, chłopaczku, 20 sztuk złota i ciesz się, że jeszcze nie obiłem ci twarzyczki. A może ja chcę, żebyś mi obił mordę? No nie, nie mogę, poważnie. W ogóle... Złoty sztylet. Tutaj chyba na tym łóżku zmarł ten taki typek, chyba Morgan, który wiecznie spał w dwójce. I wreszcie się nie dowiedziałam, co on robi, ale ewidentnie widać, że pilnuje ludzi z Corinis. Ewidentnie to widać. Dobra, czy na tej plaży coś żyje? To jest bardzo istotna sprawa, w sensie tutaj niby nic nie ma. Może jest cieniosfor w środku? Dobra, sprawdzimy sobie te jaskinie i na tym sobie dzisiejszy odcinek raczej zakończymy. Oho, cieniosfór dalej na swoim posterunku. To jest ten martwy cieniosfór. A może spróbujemy? Co wy na to? On mnie ma na hitach, coś czuję. Dobra, ale ja też... Nie, nie mam mnie na hita, ale jest bardzo silny. Więc raczej bicie go to głupi pomysł. Nie no, nie, raczej nie ma opcji takiej na razie. W sensie jeszcze jest troszeczkę mimo wszystko za silny dla nas. Ale przynajmniej nie ginę na hita. Dobra, moi drodzy, czy tutaj coś leży? O, akwamaryn, tak mi się właśnie wydawało. Przejdziemy się na tą drugą plażę i jeżeli tam jest w sumie jedna osoba, to możemy jeszcze z nią zagadać. Ale jeżeli będzie więcej, to troszkę kłopot. Tutaj kogoś przygniotło. Okej, no i w sumie mamy cały obóz tak naprawdę z głowy. Tygrys chce od nas 3000 sztuk złota, to jest w ogóle żart jakiś. No ale dobra. Z tobą rozmawiałam. A mogę iść do... O? Ej, byłeś na polowaniu z Greenem. Zgadza się. I co upolowaliście? Nic specjalnego. Wiem, na co Green przeważnie poluje. To niebezpieczny wariat. Zresztą, jak co drugi panant w tym obozie. Ale ty mi wyglądasz nawet na inteligentnego.
Spokojnie, tylko żartowałem. Chcesz coś jeszcze powiedzieć, czy już wyczerpałeś pokłady swego pustego łba? Nie denerwuj się, przyjacielu. Właściwie to nawet mi się podobasz. A mógłbyś coś nawet dla mnie zrobić. Okej. O co chodzi? Wiedziałem, że można na ciebie liczyć. Czyżbyś cierpiał na nieustanną potrzebę bycia chłopcem na posyłki? Chyba tak. Zresztą nic nie mówiłem. Wiesz, jak na mnie wołają? Tygrys. Bystry z ciebie gość. Strasznie. I z dużą dawką humoru, bardzo dobrze. A teraz posłuchaj. Jestem tygrys, ale z tygrysami nie mam wiele wspólnego. No, może poza tym, że kiedyś gołymi rękami rozszarpałem nieodpowiedniego człowieka na nieodpowiednim miejscu. Zresztą za to mało nie zawisłem na stryczku, ale mniejsza z tym. Zawsze marzyłem o spaniu na skórze tygrysa. Wtedy naprawdę mógłbym poczuć, jak to jest. Co jak jest? No jak to jest mieć w sobie coś z dzikiego zwierza? Zresztą ty i tak nie zrozumiesz. W każdym razie słyszałem ostatnio od Bonesa, że w okolicy kanionu pojawiły się jakieś tygrysy. Przynieś mi skórę jednego z nich, a tygrys cię za to wynagrodzi. No dobra, twój tygrys już jest martwy. W okolicy kanionu? Jak kanionu? Tygrysy? A może i jednak tygrysy. Wiecie, podobno są nowe stwory dodane, więc w sumie tym bym się nie zdziwiła chyba. Okej, przejdziemy się tutaj na tą plażę. Ogarniemy, z kim tu można pogadać. Z tobą gadałam. Już. Ale przegadamy sobie jeszcze raz ten dialog. No i czemu nie? Czemu nie? I nawet nie przejmujesz się moją bezsensowną paplaniną. I to dobrze. Ostatnio ktoś skubnął mi sakiewkę. Podczas gdy ja smacznie drzemałem. Nie było tam dużo. Ale boli mnie fakt, że jakiś sukinsyn pije za moje złoto. Przetrząsnąłem cały obóz, ale nic nie znalazłem. Może tobie się uda? Podejrzewasz kogoś? Stało się w czasie snu. Gnojek musiał być wyjątkowo zwinny, bo zazwyczaj budzę się, gdy tylko coś zaszeleści. Ale w tym obozie nie brak zdolnych cwaniaczków. Ktoś mnie przechytrzył. Może jednak uda ci się znaleźć tę sakiewkę. Była podpisana literą A. W porządku, poszukam jej. Okej, gorzej, że już ją mam i ją otworzyłam. Upsi. Ale raczej gra nie pozwoliłaby mi otworzyć, a przynajmniej nie tak od razu. Okej, zobaczymy, czy jeszcze ktoś jest tutaj, z kim można pogadać. I jeżeli nie, no to pójdziemy sobie stąd już. Tu są zwykli piraci. Czyli to by było na tyle w tym miejscu. Tu jest kapliczka Baliara. I sprawdźmy jeszcze, czy coś tutaj jest. Tutaj jest jakiś bal. Tu ktoś jest jeszcze. Widzę, że tutaj wszystko powybijane. Myślałam, że się obłowię. Tu jest Adejar. Co tu robisz? Pilnuję bogatego paskudztwa, które siedzi w środku. To znaczy? Orków schwytanych do niewoli. Okej, dobra. Czyli mamy też jakieś info. W porządku. Moi drodzy, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Słyszymy się już w kolejnym. Niestety kolejny odcinek będzie dopiero za 2 tygodnie. Bo... nawet za 3. Bo jadę na wakacje do Grecji na 2 tygodnie i nie wiem, kiedy się pojawi kolejny. Albo 5 sierpnia będzie, albo dopiero... który tu wypada? Albo 11 sierpnia? Nie, albo 10 sierpnia. Także taki przeskok. Zobaczymy, jak to się uda. Tak czy inaczej, dziękuję wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie przy odcinkach i w ogóle życzę wam udanych wakacji. Sama też jadę odpocząć. No i co? Jeżeli film wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę, komentarz, zostawić subskrypcję, jeżeli chcecie widzieć więcej, no i kliknijcie dzwoneczek, który będzie wam przypominał o nowych filmach. Ja tymczasem jeszcze raz wam dziękuję i do usłyszenia. Cześć!